tu Eko Kreatywna. Bardzo serdecznie Was witam na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, będzie haul lumpeksowy, naprawdę z takimi perełkami, super premium jakości i w ogóle, no wow. Już się nie mogę doczekać. I będą też stylizacje, inspiracje i outfity w stylu nowych kolekcji Diora, zarówno prêt-à-porter, czyli gotowe do założenia jakby, jak i haute couture, czyli naprawdę takie już wypasione, zamawiane na miarę kreacje z pokazu letniego. Także bardzo serdecznie Was zapraszam z tymi rzeczami, które są nowe kupione, które są dzisiaj też między innymi niektóre dostępne będą dla Was. To też będą zrobione stylizacje trochę w stylu Diora. Jaki to styl i jakie to są inspiracje, za chwilę Wam już opowiem, pokażę Wam przebitki z wybiegu, no i potem te moje stylówy i zakupy na samym końcu. Kochani, lecimy! Kochani, oczywiście ja zawsze się zachwycam tymi kreacjami, szczególnie tymi haute couture, no bo wiecie, to są rzeczy, które się miesiącami szyje, haftuje ręcznie, wykańcza. To są dzieła sztuki, to już nie jest taka po prostu moda, jak za przeproszeniem, w galerii handlowej, tylko to jest naprawdę coś pięknego, przeżycie estetyczne, no i można pomarzyć oczywiście. Tymczasem namawiam Was bardzo, bardzo mocno na to, żebyście próbowali się inspirować tym, bo wiecie co, pójść do galerii i kupić ciuch, to każdy umie, to nie jest wysoka moda, to jest takie coś dostępnego dla nas, ale jeżeli będziemy oglądać tych, no, tych artystów, tych projektantów, te piękne kolekcje, to nawet w sieciówce możecie znaleźć rzeczy, którymi się właśnie można zainspirować i użyć je w taki sposób nietypowy, połączyć je z rzeczami vintage na przykład, z jakimiś vintage akcesoriami, z rzeczami ponadczasowymi, jeżeli takie macie w swojej szafie, i stworzyć niesamowite, super kreacje z wyobraźnią, rzeczy, no naprawdę, zestawy wspaniałe. Postaram się dzisiaj Wam pokazać, jak można to zrobić właśnie mając swoje ciuchy, jakąś swoją kolekcję, drobną nawet, i na przykład kupując sobie jakieś pojedyncze, fajne, jakościowe ciuszki albo elementy właśnie modne w tym sezonie, żeby z tego wykonać piękne kreacje. Także lecimy i lecimy do pokazów mody. Nie umiem Wam powiedzieć, jak gorąco jest tutaj dzisiaj. Ja mam na poddaszu studio. Niestety dach dopiero będzie jutro założony na tarasowym studio, więc muszę się tu na razie jeszcze wymęczyć, a zobaczycie, że dzisiaj będą swetry z wełny. Więc ja po prostu to już dzisiaj się gotuję, ale nie będę już narzekać. Pokazy mody, słuchajcie, oglądam zawsze te kolekcje i prêt-à-porter i te kolekcje haute couture. I oczywiście zawsze bardziej podobają mi się haute couture, co do tego nie ma dwóch zdań. Natomiast czasem zainspiruje mnie jakaś stylówka właśnie też z prêt-à-porter, aczkolwiek powiem Wam, że tegoroczne, pokazuję Wam tam stylówki z pokazu. Tegoroczna kolekcja prêt-à-porter u Diora mnie no co najmniej nie zachwyciła. Ja tak często mam, że te kolekcje prêt-à-porter mnie nie zachwycają. Ostatnio zachwycały mnie chanelowskie. No, to naprawdę były super stylówy, super kreacje. Natomiast u Diora niektóre zestawy mi się podobały. Podobały mi się zestawy z białą koszulą na przykład. I takie też zestawy zobaczycie za chwilę. Podobały mi się niektóre takie właśnie z bardziej zestawienia niż same ciuchy. Jakoś bardzo mnie nie zachwyciły. Niektóre plisowane spódnice mi się bardzo podobały, powiem Wam, naprawdę. Natomiast no już oczywiście, że haute couture, no to już jest uczta dla oczu. W ogóle przepięknie, jak zwykle, przepięknie przygotowany tak artystycznie pokaz. Zawsze, no jest to jak teatr dla mnie. Nie ukrywam. Ja się wychowałam w teatrze, więc ja wiem, ile kosztuje pracy. Wiem, jak te wszystkie krawcowe, te wszystkie osoby, które się zajmują kostiumami, muszą wiele pracy włożyć, żeby nawet proste rzeczy wykonać ręcznie. Natomiast już to, co się tam dzieje, zobaczcie, na niektórych strojach te wyszywane kryształy, cekiny, te hafty, to wszystko to są miesiące pracy, więc no nic dziwnego, że te kolekcje też swoje kosztują. Mówiąc swoje, to jestem taka ostrożna. Ale naprawdę, no piękne, te wyszywane kreacje mnie totalnie zachwyciły. I wiecie co, ja Wam tu pokazuję oczywiście przebitki z tych cudownych rzeczy, takich bluzek wręcz z kwiatów stworzonych 3D, piękne rękawy, w ogóle
płaszcze i narzutki w stylu takim wschodnim, kimonowym, inspirowane takimi właśnie pelerynami, jakimiś takimi vintage właśnie krojami, bardzo, bardzo fajnymi. Płaszcze z takimi właśnie jakby u góry pelerynkami w stylu vintage, przepiękne, są po prostu no naprawdę wow. W każdym razie u mnie będziecie, nie będziecie widzieć odtworzeń stylówek. Ja nie odtwarzam stylówek, bo to nie ma sensu. Nie będę mieć nigdy, no bo dobra, może nie nigdy, ale zakładam, że jeszcze długo nie będę mieć rzeczy od Diora, więc są to inspiracje stylem, krojem, jakimś taką atmosferą tych niektórych ciuchów, czasem zdobieniami tych ciuchów, zestawami kolorystycznymi, także to będą różne inspiracje, tu nie będzie żadnych konkretnych stylówek. Pokazuję Wam stylówki, które mnie się spodobały, takie właśnie stroje, które potem gdzieś ich elementy będą w moich stylizacjach, także możecie znaleźć odniesienia, może się Wam uda. No, słuchajcie, pierwsza stylowa, którą Wam pokażę, to jest zainspirowana właśnie tą pierwszą kolekcją Pret-a-Porter, taką stylową z czarną maxi spódnicą, białą koszulą i tak dalej. No i ja stworzyłam z mojej jedwabnej vintage spódnicy, takiej maxi właśnie, takiej bardzo prostej, stylizację z białą koszulą. Jest to koszula męska, bo wiecie co, ja nie lubię za bardzo koszul, przyznaję. Nie jestem koszulowa, wiem, że koszule są teraz bardzo modne, ale ja się nie czuję wygodnie w koszulach, po prostu, zwyczajnie niewygodnie jest mi w koszulach, krępują moje ruchy, nie przepadam za guzikami i tak dalej. To jest naprawdę moja taka, jedna taka fiksacja, nie lubię koszul za bardzo. No ale tutaj użyłam tą męską, którą miałam w sklepie, miała ogromnie długie rękawy, to jest koszula chyba na 1,90 m, na bardzo szczupłego mężczyznę z bardzo długimi rękami, także żaden z moich kolegów nawet nie wpasował się w tą koszulę, tak długie są rękawy, a ja to wywinęłam dosyć mocno, więc te mankiety przynajmniej są takie fajnie usztywnione. No i zrobiłam tutaj, zainspirowałam się też trochę stylizacjami z Haute Couture, gdzie były takie wstążeczki czarne zawiązane na niektórych kreacjach i tutaj zawiązałam czarny cienki krawat, też krawat vintage, jako właśnie taki pasek z kokardą. No i to jest taka prosta stylowa, na którą później wkładam płaszcz, który jest też taki strukturalny, to jest piękny, jedwabny płaszcz z lat 60. czy nawet może 50. jeszcze, bo to jest płaszcz po mojej cioci, który był ręcznie szyty zresztą i ma jedwabną podszewkę. Więc naprawdę to jest płaszcz z bardzo wysokiej półki, niesamowitej jakości i o pięknym kształcie. I on tutaj się wpasowuje zarówno właśnie w cały ten pokaz, w styl tych płaszczy. Także pokazuję Wam tu, jak to można fajnie zestawić. Druga rzecz, to, którą Wam pokażę później w holu, to do tej koszulowej stylówki właśnie ze spódnicą wkładam takie wełniane, jakby taki wełniany sweterek cropped wiązany. Taki sweterek można albo wiązać z przodu, albo sobie z tyłu wiązać i używać jako taką rzecz, która formuje nam właśnie górną część ciała, koszulę. Cropped rzeczy są bardzo modne teraz, można takie coś właśnie sobie wykorzystać. Z tego powodu do tej stylówki włożyłam żółte buty, bo sweterek ma fajny detal, właśnie jest cały czarny, 100% wełna i te mankiety są takie musztardowo-żółte i wygląda to bardzo ciekawie według mnie. To jest fajny detal w tym sweterku, nie jest to takie nudne, czarne coś po prostu. No i to jest jedna stylówka, którą właśnie trochę tak zerżnęłam z Pret-a-Porter. Natomiast to była ready to wear, a teraz idziemy do stylówek inspirowanych od Couture. No i to są moje, zawsze moje ulubione stylówki. I od razu na początku pokażę Wam stylówkę, tam szybkie dwie przebitki właśnie takich strojów z tymi naszyciami różnymi, takie raczej wieczorowe wersje kreacji. No i ja mam taką tutaj bluzkę takiej zwykłej firmy, wiecie, właśnie Miss Selfridge i ona jest trochę za duża na mnie, ale fajnie, bo jest taka luźnawa i tą bluzkę bardzo mocno wyszywano, zobaczcie, ona tutaj mogłaby nawet robić za takie bluzki właśnie w stylu Haute Couture. Niestety jest poliestrowa, ale jest za to zupełnie przezroczysta, więc to nie ma jakiegoś większego znaczenia, nie poci się w niej człowiek. Jest śliczna, naprawdę jest śliczna i ma różne takie, dużo ma różnych elementów, i perły, i korale, i cekiny, i dżety, i przeróżne rzeczy. I tutaj w dwóch zestawach, jeden zestaw z czarną spódnicą, tą właśnie jedwabną też,
ciekawie mi się wydaje, że to może wyglądać. I do tego takie sandały, które Wam też pokażę w holu potem. W każdym razie sandałki są też bardzo dobrej marki, skórzane z takimi pięknymi, nabitymi właśnie dżetami, jak kryształy, które pasują tutaj do stylu. No i oczywiście biżuteria. Biżuterii tutaj nigdy za mało, bo ten styl lubi biżuterię, lubi różne, różne wisiory, różne rzeczy mogą się tu po prostu dziać. Kochani, no i co? I druga wersja ze spódnicą, tą jedwabną, piękną, przepiękną od Baum und Ferdgarten, taka niszowa marka skandynawska, która jest, no spódnica jest przepiękna, jest w kolorze tej bluzki i w ogóle ten zestaw jest naprawdę, naprawdę fajny. Ja tutaj dałam jeszcze pasek biżuteryjny do tego, bo tak jak mówię, tutaj jest taki przepych w tego typu strojach, że pasek z dodatkowymi dżetami na pewno nie zaszkodzi, a fajnie robi talię. Także robi nam tutaj kształt sylwetki też. No i tutaj różne buty można, ja zaproponowałam srebrne po prostu, bo są tu też elementy, korale srebrne, więc fajnie. I też biżuteryjną torebkę dodatkowo. No i to naprawdę bardzo lubię takie stylówki. To jest takie coś, co można włożyć na jakąś imprezę, na koncert, na coś takiego wyjściowego. Fajna rzecz. Takie też użyłam, które dostałam za darmo w Lumpeksie. Bardzo fajne bransoletki indyjskie, ale zobaczcie, jak pięknie się błyszczą. Naprawdę wyglądają jak coś zaprojektowanego przez projektanta. Czasem taki tani element, dobrze dobrany do stylizacji, może naprawdę zrobić robotę. Kochani, to była ta stylowa. Teraz takie stylówki właśnie bardziej z takimi pelerynami. Ja nie mam rzeczy w stylu takiego beżu, jak tam wiele było stylizacji z pięknymi rękawami, te płaszcze, te szerokie spódnice beżowe. Bardzo mi się podobały te stylówki. No niestety nic w takim stylu nie mam. Jedno co, to mam taką bluzkę od Armaniego, która jest zresztą do sprzedania, jakbyście chcieli. Na mnie ma troszkę wąskie rękawy, ale na eskę typową będzie śliczna. Emporio Armani, piękna bawełniana bluzka właśnie z takimi pięknymi, przestrzennymi rękawami i ona też tutaj wystylizowana do maxi spódnicy. Właśnie można sobie zawiązać ten krawat albo właśnie taką subtelną, czarną, na przykład rypsową wstążeczkę w pasie i już mamy trochę taki styl właśnie diorowski, jak ja to mówię. No i to jest wersja z bluzką, natomiast jeszcze pokażę Wam tutaj, no i oczywiście można na to też ten piękny płaszcz. Już mamy kolejny zestaw, tak? Ja mam tutaj kolejne stylówki właśnie ze spodniami, aksamitne spodnie z jedwabiem, bluzka z jedwabiem, tam były bardziej czarno, takie granatowe te stylówki u Diora. Ja nie mam za bardzo tego typu spodni, takich krawieckich, ale właśnie te jedwabne spodnie też może być właśnie z tym paskiem czarnym, czy z tą wstążeczką i z tym płaszczem, albo z taką peleryną maxi, bardzo vintage jest ta peleryna, ale tam była taka stylówka, taka długa peleryna i do tego właśnie spodnie i to wszystko takie wysmakowane, eleganckie. Ta stylówka mi to przypomina, właśnie peleryna albo ten piękny płaszcz. Zrobiłam też stylówkę alternatywnie, taką bardziej na luzie, właśnie z tymi sandałami i z taką narzutką z jedwabiu i wiskozy, która jest trochę też w stylu azjatyckim, też w stylu tych kimonowych narzutek. Natomiast jest zdecydowanie bardziej casualowa, bardziej na co dzień, nie jest już taka super, super elegancka jak peleryna czy płaszcz jedwabny. No ale w każdym razie jestem ciekawa Waszych opinii o tych stylówkach. I ostatnia stylówka będzie z taką bluzką, widzieliście tam taką jedną z kwiatów bluzkę. No ja mam bluzkę ze 100% jedwabiu. Jest ona od marki Coast, w pięknym kolorze, takim brudno-wrzosowym. I ta bluzeczka ma właśnie takie kwiaty 3D, bardzo ładnie zresztą zrobione, z haftami. Ma bardzo ładny kształt, taki właśnie dopasowany do ciała, trochę jak w pokazie Diora. No i taką bluzeczkę możecie po prostu zestawić z jakąś spódnicą maxi, z taką pięknie taliowaną. Albo taką prostą spódnicą, jak moja, czarną na przykład. Nawet z tą kremową, która była wcześniej też jedwabną. I każdy taki zestaw będzie wyglądał rewelacyjnie. Fajnie by też wyglądała do spodni szerokich, do środka albo na wierzch. I znowu z jakimś takim detalem, kwiatem, paskiem z kwiatem na przykład, albo kokardką.
też moim zdaniem fajny byłby to zestaw. No, jestem bardzo ciekawa, czy zainspirowaliście się stylówkami zarówno Diora, jak i moimi, według Diora. Pobawcie się, może jakiś element chociaż sobie użyjecie, który gdzieś tam Was poprowadzi w dobrą stronę. A jeśli nie, to mam nadzieję, że się Wam dobrze oglądało po prostu. Tymczasem pokażę Wam teraz zakupy i właśnie tak jak mówiłam, trochę stylówek, takich w stylu, takich trochę oversize'owych, z maxi spódnicami i trochę inspirowanych. Słuchajcie, najpierw Wam opowiem o sukience, którą mam na sobie, która też zresztą przypomina mi czasem sukienki, które ma Dior, bo oni bardzo stawiają na te piękne materiały. Tutaj mamy sukienkę od H&M, ale ze specjalnej kolekcji już takie spodnie miałam. Materiał projektowany, ten wzór jest projektowany przez Williama Morrisa, malarza, artysty XIX-wiecznego. Taka współpraca, taka linia tam była kiedyś vintage w H&M. Piękna sukienka, super krojem, bardzo ponadczasowym, bardzo takim też schlebiającym figurze w linię A. Naprawdę ślicznie wykonana sukienka z wiskozy, no po prostu piękna. Jest na mnie moim zdaniem nieco krótka. Mnie by się bardziej taka sukienka chyba podobała, taka zupełnie maxi. Może na wzrost 1,58 m, to byłoby takie już maxi bardziej. U mnie to jeszcze jest takie trochę midi, co jest trochę minusem, więc się zastanawiam, czy sobie ją zostawić. Ale koniecznie dajcie znać. W każdym razie tą sukienkę naprawdę można wystylizować też trochę w stylu Diora. Wszystko zależy też od dodatków. Jakbyśmy mieli na przykład piękną taką batikową torbę albo torbę haftowaną w podobnej kolorystyce, haftowaną koralikami, to już bylibyśmy tutaj dosyć mocno w stylu Diora. Ja mam takie buty, jak widzicie tam w stylówce, które też łączą te dwa kolory i są przepiękne. Są to vintage szpilki, niesamowicie wygodne i w ogóle no bardzo piękne, w kremowym i w granatowym kolorze, dokładnie takim jak ta sukienka. Także do tego oczywiście można wszystko włożyć, można na przykład białą pelerynę, płaszczyk, fajny żakiet, taki jak ja tu mam od Massimo Dutti, w takim pięknym odcieniu kremu i właśnie w stylu takim lekko kimonowym, narzutkowym, też by super wyglądał. Także to jest mój taki zakup, rozmiar wydaje mi się, że jest S. Nie za dużo tu jest w biuście, słuchajcie, chociaż wiecie co, to zależy od ramion, bo ja mam trochę tutaj ramiona, więc u mnie to zastępuje duży biust. Natomiast jakby ktoś miał wąskie ramiona, a większy biust, to też byłoby w porządku moim zdaniem. No, także pierwsza zdobycz sukienka, druga będzie butowa zdobycz. Piękne sandały kupiłam od bardzo dobrej marki skandynawskiej Day by Birger i Mikkelsen. Naprawdę super firma, nie tania. 100% skórka, całe skórzane, słuchajcie, od spodu i od wierzchu. W super stanie sandałki. I one są nabijane na takim rypsie. Na wierzchu skóry jest taki rips i jest nabijane to takimi bardzo pięknie zrobione to jest. Takie kryształowe dżety, prześliczne. Naprawdę piękne sandałki. One są w zasadzie dobre na mnie. No, ale to są japonki, nie każdy lubi japonki. Ja bardzo lubię japonki, słuchajcie. W lecie, jak jest tak właśnie wakacje, nieformalnie, nie trzeba jakoś bardzo, bardzo dużo się nachodzić, to jest super bucik. I właśnie tutaj ma te ozdoby, więc będzie był już w stylu wach ten bucik i naprawdę, no piękne sandały się udało kupić, słuchajcie. Jestem zachwycona. I lecimy dalej w związku z tym. Jeden z szalików, które tu mam, jest, to jest jedwab. Piękne kolory ma. Zobaczcie, jaki piękny, duży, jedwabny szal z żorżety. Taki w stylu, w efekcie ombre. No i jak ktoś uwielbia takie kolory morskie właśnie, no to jest ideał. Naprawdę prześliczna rzecz. Nawet do tej sukienki teoretycznie mógłby być. Trochę by robił takie urozmaicenie kolorystyczne, bo sukienka jest dosyć taka, wiecie, no nie jest taka bardzo kolorystycznie jakaś wystrzałowa. W każdym razie super piękny szalik i teraz będzie też drugi szalik, ale to za chwilę. Najpierw pokażę Wam ten sweterek, który był w stylówce Pret-a-Porter. Nowa taka narzutka sweterek właśnie, słuchajcie, i to jest synata, nie wiem. Coś tutaj jest napisane i na 100% jest to 100% wełna, taka, taki, nie wiem jak to nazwać, taki
filc wełniany, wełna parzona, o, w ten sposób chyba się to mówi. I właśnie mówiłam Wam, że ma piękne takie musztardowe, wywinięte mankieciki. Naprawdę to jest nówka, totalna nówka, fajna rzecz, jak ktoś lubi wysoki stan. Można to na milion sposobów właśnie drapować, wiązać w kokardkę, w supełek, naokoło, jeżeli macie mały pas, to naokoło, jak nie, no to będzie tylko na biust i tutaj z przodu wiązane. Bardzo ciepła rzecz, mało się nie ugotowałam w niej, ale naprawdę super, jak nowe to jest. Właściwie nie wiem, co najpierw Wam pokazać. Pokażę Wam najpierw żakiet i spodnie, bo mam... To są takie dwie oddzielne rzeczy. I jest naprawdę mega śliczny, zobaczcie. Tak to wygląda. Len. 100% len i tutaj jest piękny taka wstaweczka wiskozowa. Letni typowo żakiet, pięknie wykończony. Gary Weber to jest super firma, napisane 100% li, czyli linen w środku. Bardzo ładnie zrobiony żakiet, chyba to jest rozmiar, słuchajcie, L. Nie bardzo tutaj właśnie rozmiar widać, ale jak mierzę go na siebie, to mam poczucie, że jest to L-ka. Raczej nie M-ka nawet, tylko właśnie L-ka. No nie ma tu rozmiaru nigdzie, co ciekawe, bo jest i metka tu, i tu, a rozmiaru nie widać. Ale zobaczcie, jakie to ma piękny kolor. Tutaj będzie może, a może tu z przodu będzie widać, patrzcie. Takie jest to jakby róż z kremem połączony. Włożyłam Wam to tam po prostu do spódnicy tak poglądowo, bo no wiadomo, to jest na mnie za duże, ale elegancki, piękny, jakościowy, firmowy lniany żakiecik w super kolorze. Także tadam, zapraszam, słuchajcie. Spodnie w rozmiarze M i też są świetne, bardzo liczyłam, że na mnie, ale jednak są za luźne. Ja mam ostatnio pecha, bo te wszystkie spodnie, które kupuję, są strasznie na mnie luźne. Jedne takie beżowe, bawełniane, mogą być takie korsarki, trochę takie, wiecie, takie wielkie pumpy. Miałam nadzieję, że te będą trochę mniejsze, ale też są to zdecydowanie M-ki, taka bardziej 40-ka tu jest napisane. To jest wiskozowe, takie właśnie z wyższym stanem, chinosy, lekko marszczone, bardzo ładny krój. Zobaczcie, bo ja tam je mierzę do... chyba do tego żakietu właśnie tak na luzie. Super, super stan, idealne spodnie, naprawdę. Jak macie M-kę, to, no to będą super, bo no na mnie jednak są za luźne. Bardzo jestem niepocieszona, bo właśnie dokładnie takich spodni szukam. Mam takie te bawełniane, kremowe, ale chciałam trochę bardziej takie beżowe. No ale na razie mam w takim razie tamte takie, co niektórzy mówili, że wyglądam w nich okropnie. Ale mnie się podobają. Trudno. Będę okropna. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Spodnie superowe, naprawdę. I teraz mam 4 swetry, ale takie piękne swetry. Słuchajcie, sweter robiony ręcznie, z opuszczonymi ramionami, więc w modnych trendach. Taki właśnie nie za długi, ale oversize'owy. Wydaje mi się, że może być od S do L spokojnie, bo widzicie, ma szerokość tutaj. Ściągaczowy ściek. I to jest wełna z angorą na 100%, albo, słuchajcie, kaszmir z angorą. Na pewno jest tam jakaś angora. W każdym razie, mierzę go Wam do czarnej spódnicy. Jest on na mnie nieco za duży. Powinien być oversize, ale on już tutaj tak o rozmiar jest zbyt obszerny. Mimo, jakby był mniejszy, też byłby na mnie oversize. W każdym razie, no piękny, przepiękny kolor szary. To nie jest taki melanż, tylko taki prawdziwy, popielaty, piękny odcień. Bardzo mięciutki sweter, stan idealny, wiecie, to jakieś tam pojedyncze jeszcze są nieusunięte, takie mikro zmechecenia, bo to takie zmechecenia to nie są zmechecenia, to się dosłownie palcem kilka kuleczek jest na tym swetrze, ale naprawdę jest stan piękny, piękny, no zobaczcie. I to jest ręcznie robione, więc pamiętajcie, że czasami ktoś tam sobie zrobi jakieś większe oczko, ale to nie są żadne takie wady, które sprawiają, że ten sweter ma dziurę, czy ma cokolwiek. Czasem na przykład ktoś odwróci oczko, jest lewe, dwa razy lewe na przykład, czy coś, ale no wiadomo, jak się robi na drutach i na tym polega cały efekt swetrów robionych ręcznie. Dlatego są one takie wartościowe. Kolejna rzecz, wszystko to jest z tą spódnicą pokazywane, na razie, a tutaj mam akurat do spodni beżowych zmierzone. Słuchajcie, następna rzecz to sweter od marki For Hair Paris, francuski sweter. Jest to taka bluza sweter, jest on z 70% wełny, ma kaptur,
bardzo fajne. Słuchajcie, kupiłam te swetry na nowym towarze w takim sklepie Perełka w Dobczycach. Rzadko tam chodzę i bo już po nowym towarze nie bardzo jest po co tam wchodzić, bo rzadko zdążam na nowy towar, więc udało się tym razem przypadkiem, że był nowy towar i naprawdę piękne swetry, patrzcie jaki piękny kolor z takimi gwiazdami pomarańczowymi na rękawie, ale to jest taka bluza oversize na każdy rozmiar, naprawdę na każdy, bo i na XL to będzie oversize, bo to jest po prostu taki styl tego typu, no i naprawdę to jest takie super, super styl, bardzo, bardzo mi się podoba. Piękny też właśnie, piękna kolorystyka. Kolejny sweter na pewno będzie do odsprzedania, bo jest na mnie jednak za duży. Jest bardzo ciepły. To jest sweter marki COS, więc naprawdę fajna zdobycz. Znowu do tej czarnej spódnicy, czyli znowu będzie w takim stylu diorowym. Patrzcie, jaki piękny sweter. Z takim jakby szalowym trochę, takim kołnierzem trochę na ramiona, czyli bardzo teraz modnym, ale nie jakiś duży, nie jest jakiś duży dekolt. Piękny, słuchajcie, stan idealny. Ten sweter jest jakby ktoś tylko odciął metkę i oddał, no niewiarygodne. Zaraz Wam powiem skład, bo jest też super, jak patrzcie w ogóle jakie super metki z takiego materiału mocnego. 60% wełna, 17% alpaka, posiada 2% elastanu i 20% poliamidu. Ekstra skład. Tu jest oczywiście napisane nie prać, nie słuchajcie tego, po prostu w zimnej wodzie ręcznie prać, wyciskać w ręcznik i elegancja. Wiadomo, te dobre firmy zawsze piszą, żeby nie prać, bo wiele osób wypierze to w sposób niedbały albo w za ciepłej wodzie, zniszczy i potem ma pretensje, że sweter, się zniszczył, że nie był trwały. No, no nie był trwały, bo nie słuchaliście poleceń. Tak mówi firma, a ja mówię, żebyście prali w zimnej wodzie i w szamponie na przykład. I nie będzie żadnego problemu, absolutnie jeszcze mi się nie zdarzyło. Piękny szalik do tego też mierzę Wam, z bawełny, w takim stylu trochę arafatki jakby, ale patrzcie, kolor idealny, więc można mieć fajny zestaw. No i tutaj właśnie taki zestaw, tutaj chyba zimowa kolekcja, tym razem Diora. Kremowy, piękny sweter i do tego ten szal i spódnica maxi. Kremowe bodki byłyby idealne. Albo mogłoby być też do pięknych spodni, na przykład kremowych chinosów. Też byłoby świetnie, albo beżowy. Dobra, słuchajcie, ostatnia chyba dzisiaj rzecz już, tak. Coś cudownego, o czym myślę, żeby sobie zostawić, bo chyba oprócz tej sukienki, nad którą się zastanawiam, chyba już tutaj nic takiego innego sobie nie zostawię, bo rzeczy są w większości na mnie trochę za duże, albo nie w moim stylu. Słuchajcie, 100% kaszmirowy długi sweter albo swetro-sukienka, jak kto woli, jest na mnie dobry, więc ja bardzo lubię takie rzeczy, ale właśnie często jest coś takiego, że kupuję coś, ale to nie do końca do mojej figury leży. Dajcie znać, jak w tym wygląda. To jest FNF Signature, to jest, wiecie, tak jak FNF to jest firma, wiecie, kiedyś w Tesco, jak było u nas, to się sprzedawało, naprawdę spoko mają jakość, a to jest jeszcze Signature, czyli to jest ta taka lepsza linia, tak jak na przykład jest H&M Premium, czy tam coś takiego. Idealny stan, słuchajcie. No idealny stan, bardzo fajny myk z tymi zameczkami na dole i kocham ten kolor po prostu. Sukienkę, którą z współpracy podobno miałam z takim golfem, sprzedałam, więc myślę, żeby sobie to zostawić. Jest nieco cieńszy ten materiał, ale 100% kaszmir, no to też jest naprawdę super rzecz. Dajcie znać, jak wyglądam. Też właśnie można i do szarych spodni, i do takiej maxi spódnicy, byłoby już tak całkiem maxi. Wszystko byłoby takie luźne, szerokie, ale do szarych spodni, cygaretek całkiem też mi się to podoba i fajne, bardzo fajna jakościowa rzecz. Słuchajcie, koniec na dzisiaj zakupów i inspiracji. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że zajrzycie kolejny raz. Jeśli tak, to zasubskrybujcie koniecznie kanał. Jest to bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału i jestem zawsze wdzięczna, jak ktoś subskrybuje. I oczywiście bardzo będę też wdzięczna za polubienie filmiku. Pozdrawiam Was, kochani, miłego niedzielnego popołudnia i cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam.